Jedno na 10 tysięcy dzieci w Polsce rodzi się z SMA i to jest Nadia. Urodziła się nasza mieszkanka z tą chorobą, Nadia Gebauer. Dziś jej tata, pan Piotr, jest naszym gościem. Pan Piotr i jego żona zbierają na lek, który przywróci Nadii normalny rytm życia, przy którym jest nadzieja na to, że Nadia będzie się rozwijała tak jak inne dzieci, albo w sposób zbliżony. Niestety problem polega na tym, że leczy się innym lekiem, który był refundowany wtedy, kiedy Nadia się urodziła. Nadia się urodziła 9 lipca i tak naprawdę po niej nie było nic widać, że ona ma tą chorobę. Przyszły badania ze Szczecina, że mamy jechać. Telefon dostaliśmy ze Szczecina, że mamy jechać, bo są złe wyniki. Pojechaliśmy do Szczecina, no i okazało się, że Nadia ma rdzeniowy zanik mięśni. No i pani zapytała nas, czy chcemy Nadię leczyć od razu, bo ta choroba jest śmiertelna. My podjęliśmy od razu natychmiastowe leczenie spinrazą. To jest lek, który spowalnia chorobę i przez ten podanie tej spinrazy Nadia nie kwalifikuje się do Zolgen SMA, leku, na który zbieramy. Ten lek kosztuje 10 milionów No złotych. właśnie, to wszyscy mówią, że to jest najdroższy lek świata. Tak rzeczywiście jest. On zaczął być refundowany wkrótce Tak. potem. Od 1 września został refundowany, ale niestety Nadia się nie załapała na refundację leku, bo podjęliśmy wcześniejsze leczenie lekiem spinrazą i nie kwalifikuje się do refundacji leku Zolgen SMA, który kosztuje 10 milionów złotych. Bo już w maju Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mówiła, że Zolgensma jest świetnym lekiem, że prawdopodobnie coś z tego będzie. Ile tych dzieci zostało bez tego leku, tak właściwie? Na obecną chwilę teraz zostało 12 dzieci, które mają zbiórki otwarte na właśnie ten lek Zolgen SMA. To jest lek, który jest podawany jednorazowo dożylnie i te podanie leku trwa 40 minut, a ten, co Nadia teraz dostaje, to jest nakłuwana co 4 miesiące w rdzeń kręgowy. I ona będzie nakłuwana tak naprawdę bezterminowo. To jest lek, który w tej chwili przyjmuje się, że bierze się go do końca życia. Tak, ona będzie nakłuwana co 4, jest nakłuwana co 4 To miesiące. są te 4 dawki początkowe. Nie, 4 dawki podaje się szybciej, natomiast potem już co cztery Tak, miesiące sukcesywnie. Nadia dostawała, na początku dostawała co 2 tygodnie, później dwa razy co 2 tygodnie dostała, później dostała lek spinraza oczywiście, miesiąc później i teraz jeździmy co 4 miesiące do Szczecina na podanie spinrazy. Nie pytam o to, jak Nadia to znosi, bo można się domyślać, ale jak się czuje Nadia? Ogólnie Nadia to nie widać jak na razie po niej tej choroby. No ma 7 miesięcy. 8, 8. 8. Na razie po niej tej choroby nie widać. No jest bezobjawowa tak naprawdę. Przy podaniu leku spinrazy, no ona jest. Ona jest po narkozie. My jak ją dajemy na podanie leku, wkucie się w rdzeń kręgowy, ona ma podaną spinrazę. Za każdym razem ma podane narkozę. I jest nakłuwana w rdzeń kręgowy. To jest bolesne, bardzo bolesne. I no bardzo cierpi przy tym. Czy pan myśli, że osiągniecie to, co chcecie osiągnąć, że uzbieracie te pieniądze? To jest 10 milionów złotych. To jest bardzo ogromna kwota. Zbiórkę mamy 8 miesięcy. Mamy niecały milion i no, zbiórka idzie bardzo wolno. Prosimy, szukamy ludzi o dobrych serduszkach, do pomocy, do wolontariatu. No,
staramy się, robimy co możemy, żeby ona dostała ten lek i żeby się udało zebrać tą kwotę, bo bez tego leku ona tak naprawdę będzie cierpiała całe życie. Do końca życia będzie nakłuwana i będzie cierpiała całe życie, a my razem z nią. Będzie nakłuwana, ale istnieje nadzieja, że będzie funkcjonowała w zasadzie jak normalne dziecko. No, jest wiele przypadków dokumentowanych na bieżąco, że ten lek działa. No, niemniej no, wiąże się oczywiście z olbrzymim cierpieniem. Ten lek, który teraz Nadia dostaje, to on spowalnia chorobę. A na ten lek, który my zbieramy, 10 milionów, to on zatrzymuje chorobę całkowicie i to jest jedno podanie dożylne i trwa 40 minut i do końca życia nie będzie musiała być nakłuwana w rdzeń kręgowy. Na Nadię zbierają wszyscy mieszkańcy i okoliczni mieszkańcy i mieszkańcy Szczecinka. Właściwie to trzeba być szczerym. Ta kwota, ta astronomiczna kwota, ona jest niemożliwa w ten sposób do osiągnięcia. Państwo szukali pomocy nie chcę pokazywać palcem, ale w wielkich firmach, bo wielkich sponsorach. Oni naprawdę mają pieniądze. Robiliście to? Tak, my prosimy wszystkich i pytamy dookoła wszystkie firmy, które nam mogą pomóc. Ludzi chodzimy, jest organizowany kiermasz teraz na deptaku dla Nadii. W Czarnym był organizowany kiermasz. Chodzimy z puszkami po kościołach. No, robimy co możemy i prosimy wszystkich, żeby chociaż tą złotówkę. Jak ktoś nie może płacić, to udostępnić na Facebooku, może kliknąć w dobry klik na Facebooku. To nie kosztuje nic, a dla Nadii jest kliknięcie 10 groszy tak naprawdę. To jest ciągła walka z czasem, ale walka też z cierpieniem młodej Nadii, małej Nadii. Niektórym dzieciom się udało. Czytałem o Poli. Pola zarobiła na ten lek, znaczy zarobiła, zebrała pieniądze na ten lek. Zbierała cała Polska, ale Pola miała wspomaganie, to nie byle jakie, to było TVP, to był TVN. To się udało. Na jakie efekty my możemy liczyć? My myślimy, jesteśmy tej nadziei, że nasza zbiórka ruszy naprawdę i że uda się zebrać tą kolosalną kwotę, chociaż jest bardzo ciężko, ale wierzymy w dobro ludzi i w to, że się uda, że Nadia będzie szczęśliwym dzieckiem i dostanie ten lek i nie będzie musiała cierpieć, tak jak cierpi teraz, co 4 miesiące. Tych zbiórek na dzieci, na potrzebujących jest w tej chwili tak wiele, że właściwie każde albo większość tych cierpień dziecięcych, ludzi potrzebujących już przechodzi niezauważona. Jak to się stało, że Nadia została dostrzeżona w tym wszystkim? U Nadii wykryto z badań przesiewowych po urodzeniu. Teraz, jak Nadia się urodziła, to robią badania Tak, ale przesiewowe. ja mówię o tym dostrzeganiu przez mieszkańców, przez publikę, która zbiera w tej chwili pieniądze, że jednak spośród tego tłumu, umówmy się, to jest tłum dzieci potrzebujących, ludzi potrzebujących, że akurat Nadia, na Nadię jest ta zbiórka, to wszyscy mówią o Nadii. No, dzięki nam, dzięki ludziom, którzy pomagają nam rozgłośnić tą zbiórkę, no, ludzie też postrzegli Nadię, zobaczyli, że akurat Nadia jest potrzebująca, też duża kwota i no, ludzie chcą pomóc. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chce pomóc i pomaga tak naprawdę, za co bardzo dziękujemy. Nadia naprawdę teraz nie może chodzić na żadne jakieś tam organizowane festyny, jak były organizowane na przykład w kinie koncert albo jarmarki, bo przy tej chorobie każda jej infekcja to zagraża jeszcze bardziej rozprzestrzenianiu się jej choroby. W tej chwili Nadia jest przeziębiona. Tak. Mocno? Nadia jest właśnie teraz chora, przeziębiona, bierze leki, antybiotyk. Siedzimy z nią w domu. Musicie mieć duże pokłady nadziei w sobie. Ona nie gaśnie?
Nie, Nadia Nie nie. macie chwili takiego zwątpienia, że mówicie, no to kurczę, to jednak tym preparatem będziemy, tak? Ale te pieniądze, które są, to przeznaczymy na jej rehabilitację, no bo przecież, no przecież nie da się uzbierać tej dychy. My nawet nie myślimy o tym, że nie uda się uzbierać. Myślimy, że ta zbiórka pójdzie w miarę szybko. Jak skoczy pierwszy milion, to i myślimy, że będą leciały następne procenty na zbiórce i miliony. Wierzymy w to, że się uda, bo tak naprawdę Nadia, po niej nie widać. Ona jest takim radosnym dzieckiem, bezobjawowym, że kto nie wie o tej chorobie, że ona tą chorobę, to nawet nie myśli, że ona jest tak bardzo chora. Chcielibyśmy bardzo właśnie podziękować wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w zbiórkę naszej Nadii, organizatorom różnych kiermaszy, różnych imprez, które są robione na Nadię. Chcielibyśmy bardzo podziękować, bo to jednak każdy grosik dla naszej córki to jest jakiś tam procent na szybsze zebranie pieniążków i na zielony pasek. Zielony pasek. Tak. Zielony pasek na stronie się pomaga. Tego życzymy wszyscy, trzymamy kciuki. Dzięki. Dziękujemy.